Szczęść Boże, Krzysztof Rosz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest pan Cezary Jurkiewicz, szef klubu radnych PiS w Radzie Warszawy. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam. Panie przewodniczący, zaprosiliśmy pana do studia z racji przypadającej jutro 80. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, bo jest pan jednym z organizatorów co miesiąc tego spotkania. Spotkanie, które jest szczególne, ale nie dlatego, że spotykają się Polacy, wspominając ofiary katastrofy smoleńskiej, bo to robią od 2010 roku, ale z racji tego, że może to za dużo powiedziane, ale jest taka groźba, że może jutro dojść do konfrontacji, na pewno do demonstracji, nie wiem jak je nazwać, czy antyrządowych, czy antypisowskich. Panie redaktorze, ja jestem, powiem szczerze, w takiej sytuacji szczególnie trudnej, bo dlatego, że jestem przewodniczącym zgromadzeń już od wielu, wielu lat. Jestem tam co miesiąc i co miesiąc jako koordynator Służby Porządkowej Prawa i Sprawiedliwości zawsze uważam, że najważniejszą sprawą jest kwestia bezpieczeństwa i tego bezpiecznego zakończenia. Ja jestem z wykształcenia teologiem i wiem, że wszystkie argumenty mówiące o tym, że to, że w Polsce ludzie się potrafią modlić na ulicy, są dla mnie oczywiste, a to, że modlą się za ofiary katastrofy smoleńskiej, jest jeszcze bardziej oczywiste. Ja też jako rodzina wiem, jakie było moje doświadczenie 10 kwietnia i wiem, że pierwszym miejscem, w którym pojechaliśmy po informacji po katastrofie, było miejsce pod Pałacem Prezydenckim. I to było naturalne. Po prostu pojechałem tam razem z dziećmi i tam moje dzieci, starsi synowie, zostali na służbę jako harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Na wiele czasu oni tam po prostu spędzali jak gdyby swoje dni i wracali tylko na noclegi. I dla mnie to było oczywiste, że trzeba temu towarzyszyć. A potem, kiedy się wydarzyło to zabójstwo, które miało miejsce w Łodzi, zabójstwo świętej pamięci Marka Rosiaka, zobaczyliśmy, że sytuacja jest o tyle groźna, że trzeba stworzyć służbę porządkową. I tutaj współpraca z ministrem Mariuszem Kamińskim i ministrem Maćkiem Wąsikiem oraz z Anitą Czerwińską wtedy doprowadziło do tego, że zostałem wytypowana jako osoba, która potrafiła ludzi gromadzić w jakiś sposób. I to się dzieje od lat. I to, że teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, jest dla mnie osobiście przerażające, że taka uroczystość, takie wydarzenie gromadzi ludzi, którzy chcą protestować. To ma miejsce już od kilku miesięcy, ta eskalacja narastała i chyba dochodzimy do zenitu, dlatego że po raz pierwszy mamy sytuację realną, że miesięcznica smoleńska jest zablokowana, jest nam dojście do Pałacu Prezydenckiego. Ale myślę, że to jest głęboko przygotowana i przemyślana akcja, która działa się już od wielu miesięcy. Ona była ogrywana, pokazywana przez to środowisko, po to, żeby dojść do tego momentu najważniejszego. Ja wskazuję tutaj na zbieżność pewnej daty, zakończenie kwestii pewnego wydarzenia, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, bo to już tylko kilka dni, i trzeba mieć nowy temat. Myślę, że tym tematem jest... Jest to kreowanie konfliktu, sporu. W 100% tak mi się wydaje, szczególnie, że ci ludzie, którzy tam się gromadzą, środowisko, które nazywa się Obywatelami RP, ja nie zadam pytanie, której RP, przez grzeczność nie zadam. Obywatelami RP twierdzą, że protestują przeciwko miesięcznicom smoleńskim, przeciwko obecności krzyża, przeciwko modlitwom, ale też przeciwko ekshumacjom. Nie wiem, jak dzisiaj argument protestu przeciwko ekshumacjom ma się do wydarzeń, które wydarzają się właśnie w tej chwili w związku z ekshumacjami i z informacjami medialnymi, które się pokazują. Ale myślę, że najważniejsze jest jedno i to jest apel mój serdeczny, żebyśmy się nie dali w dniu jutrzejszym sprowokować. Ani rano, ani wieczorem. Ponieważ jest tak, że... Czyli protesty mają być też rano, bo rano to z reguły taka kameralna uroczystość, spotkanie kameralne było zawsze. Więcej osób, zdecydowanie więcej, bo tysiące osób przychodziło wieczorem, prawda? Tak, natomiast środowisko to, które chce urządzić tą kontrmanifestację, wiem już z informacji, które przed chwilą przy panu redaktorze otrzymywałem telefonicznie, że już się gromadzą w tej chwili. Zarejestrowało zgromadzenie już od wczoraj. Wczoraj się nie pojawili, ale dzisiaj się już pojawili w tej chwili. I ich celem jest zajęcie tego miejsca po to, żeby jutro, kiedy przyjdziemy tam... Mówimy o terenie tuż przed Pałacem Prezydenckim, tak tam, gdzie zawsze były... Jakby to czoło zgromadzenie się zawsze zbierało. Tam, gdzie zawsze dochodziliśmy zarówno rano z kościoła seminaryjnego, gdzie przychodziliśmy tuż po mszy świętej tej porannej, która się kończyła około 8:41 i gdzie dochodziło do przeniesienia krzyża, do postawienia też krzyża wstawienia oraz położenia wieńca. Tam, gdzie była chwila modlitwy i stamtąd się rozjeżdżali wszyscy. Na cmentarze zwykle, tak? Dlatego, że to też taki był ruch. My tam zostawaliśmy z obrońcami krzyża i tu trzeba szczególnie podkreślić wagę tych ludzi, bo oni naprawdę codziennie się modlą. Dzisiaj też byli. Też dzisiaj byli. Niewielka grupka, ale modliła się i bardzo dziękuję. Szczególnie panu Stanisławowi, który jest tam codziennie od lat.
82-latek. Ale też w tym wszystkim istotne jest, że to miejsce jest zablokowane nie jednym zgromadzeniem. Tam zostało zgłoszone przez to środowisko kilka zgromadzeń, 8. I my, którzy jak gdyby staraliśmy się rozmawiać z nimi, prowadzić dialog od miesięcy, ustaliliśmy pewne rzeczy, że nawet jeżeli są, są po drugiej stronie ulicy. Tym razem przeszli po stronie pałacu i zajęli to kilkoma zgromadzeniami, żebyśmy nie mieli możliwości dojścia do tablic smoleńskich. Czyli jutro ten scenariusz spotkania wieczornego, porannego też pewnie, no, może się zmienić w stosunku do tego, co było co miesiąc. Ja myślę, że o to dokładnie chodzi temu środowisku, żebyśmy zmieniali scenariusz. Ale ja powiem tak, miesięcznica smoleńska odbywała się i będzie się odbywać. Ja sobie nie wyobrażam kwestii zmiany i to nie będzie próba z naszej strony eskalacji, konfliktu czy czegokolwiek. My przyjdziemy, tak jak zawsze, w modlitwie, staniemy w tamtym miejscu, będziemy mieli ze sobą tych ludzi, którzy zawsze przychodzą z krzyżem, będą składane kwiaty, będą stawiane znicze i będzie to modlitwa. Tak jak zawsze ten charakter będzie wyrażany. I tutaj mogę podtrzymać to, że to jest najistotniejsza informacja, ale jest też prośba, aby nie wchodzić w żaden dialog, żeby nie wchodzić w sytuację konfliktu, żadne nie słowne, nie dać się sprowokować. Przyjdźmy, zróbmy to, co robimy tam od lat i odejdźmy stamtąd. Bo myślę, że to, co będzie największą porażką tego środowiska, to będzie to, kiedy nie uzyskają żadnego materiału do pokazywania, żeby były utarczki słowne, żeby były jakieś próby przepychanek. My tego nie chcemy. Przychodzimy tam naprawdę z modlitwą, przychodzimy z nastawieniem pamięci o ofiarach katastrofy w Smoleńsku i nie chcemy mieć jakiejkolwiek sytuacji. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby nie dopuszczono ludzi starszych z krzyżem, żeby nie dopuszczono Jarosława Kaczyńskiego z kwiatami, żeby nie dopuszczono rodzin ofiar do tego miejsca i żeby nie dopuszczono księży do możliwości modlitwy. Bo w Polsce jest wolność. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, że demokracja kogoś jest w tym momencie, jak gdyby i prawa są bardziej istotne i blokują nas, to my również jesteśmy tymi, którzy szanując demokrację chcą mieć swoje prawo. Chcemy mieć prawo do modlitwy w tym miejscu i chcemy to odbyć godnie, bez żadnego konfliktu z kimkolwiek. Panie Przewodniczący, czy rozmawialiście z policją na temat zabezpieczenia jutrzejszego spotkania? Panie skoro będą demonstracje, powiedzmy, demonstracje konkurencyjne, które no, nastawione są na konfrontację, bo tak wynika chociażby z wypowiedzi liderów, prawda, dzisiaj chociażby radiowych, wyraźnie widać język konfrontacji, to tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Czy są jakieś ustalenia z policją? Czy policja będzie zabezpieczać jakoś bardziej te spotkania jutrzejsze? Panie redaktorze, my z tymi osobami spotykamy się w obecności policji, poprzednio jeszcze też z obecnością Biura Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Miasta. Mhm. Tym razem Biuro Bezpieczeństwa się nie chciało w to jak gdyby wtrącać. I też była przedziwna sytuacja, nawet dzisiaj jeszcze podczas odprawy z policją, że Biuro Bezpieczeństwa nie przewidywało swojej obecności tam jutro rano. I był apel ze strony policji. Oczywiście my z nimi rozmawiamy od miesięcy, próbując łagodzić sytuację i prowadząc pewien dialog. Tym razem ten dialog był niemożliwy, dlatego że decyzja była po ich stronie taka, że nie ustąpią, wejdą w to miejsce, w którym byśmy zawsze. Oczywiście mamy ustalenia z policją, jesteśmy w stałym kontakcie. Jest mi przykro, że po tylu latach, kiedy praca nasza z policją była niezwykle spokojna, chcę to podkreślić, podziękować bardzo policji, bo nawet za czasów, kiedy przy rządzie była Platforma Obywatelska i PSL, policja traktowała nas w sposób poważny i była naprawdę doskonała współpraca i za to dziękuję. Teraz przez te działania jest konieczność i zmuszanie funkcjonariuszy, wielu funkcjonariuszy, kilkuset, do tego, żeby tę manifestację ochraniali. To jest jak gdyby niepotrzebne też dodawanie pracy, ale myślę, że cały scenariusz wszystkich wydarzeń w naszym państwie polega na tym, że chce się pokazać, że to państwo nie działa. To państwo działa i będzie działało, działać coraz sprawniej. Przypominam te wydarzenia, nawet machanie do policji podczas Światowych Dni Młodzieży. Ja naprawdę tego doświadczałem, że policja jest profesjonalna i właściwa i tego doświadczam też dzisiaj. Jesteśmy pod prawie, wiemy, co mamy robić, jesteśmy przygotowani. Ale to, co pan mówi, przewodniczący, o tych kilkuset policjantach, to w zasadzie oni powinni albo odpoczywać, albo zajmować się patrolowaniem miasta, prawda? Myślę, tak. Jest mi ogromnie przykro, że taka sytuacja grupy, która jest kilkunastoosobowa, bo to są te inicjatorzy, jest kilkunastu. Ja nie wiem, co się stanie jutro, ile tych osób będzie wskutek tego nakręcania materiałami różnymi, radiowymi, nagraniami tych wypowiedzi, cytowaniem. Czy jutro nie będzie więcej tych osób, ale myślę, że to jest właśnie cel tych ludzi. Współczuję bardzo policji i też jak gdyby ze swojej strony deklarowałem dzisiaj podczas tego spotkania. Jestem z policją od samego rana, od 5:45. Jestem do końca, do zakończenia miesięcznicy. Uważam, że to jest mój obowiązek, bo pracowaliśmy razem na ulicach tego miasta. Jak gdyby czuję się też
jak gdyby odpowiedzialny za tą kwestię i uważam, że to jest moja rola jutro. Panie Przewodniczący, chciałem jeszcze właśnie wrócić do ekshumacji, bo poruszył Pan ten temat. Ten protest właśnie, przynajmniej ten najgłośniejszy, jest przeciwko ekshumacjom. Dzisiaj pojawiły się informacje w mediach, że zostało zamienione ciała przez Rosjan, między innymi pana Piotra Nurowskiego, pana ministra Handzlika. To jest dowód chyba na to, znaczy na pewno na to, że ekshumacje były potrzebne. Więc tak naprawdę, czy rzeczywiście ten protest jest przeciwko ekshumacjom, czy raczej przeciwko rządowi? Jak je traktować? Ja praktycznie mówiąc, po dzisiejszych wydarzeniach, to bardziej to traktuję już jako demonstrację przeciwko rządowi. Ja myślę, że od początku to była demonstracja, która była przeciwko przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to, jakie słowa padają ze strony tych ludzi wobec Jarosława Kaczyńskiego, są słowami haniebnymi, niewłaściwymi. Nawet nie będę proponował, żeby ktokolwiek sięgał do tych materiałów, bo naprawdę nie warto. Natomiast powiem uczciwie, że specjalnie słuchałem tych materiałów, żeby mieć świadomość tego, co mnie czeka. I od miesięcy, jak gdyby obserwuję, co się dzieje po tej drugiej stronie. I mam pełną wiedzę o tym, że ci ludzie największy problem mają właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. Ale nie dziwię się im, jak gdyby patrząc na to, że mają do czynienia z człowiekiem, który ma zupełnie inny format niż oni. I myślę, że też jest szczególnie dotknięty przez tragedię smoleńską i rozumiem, jak gdyby to, że Jarosław Kaczyński nie odstąpi od tego, co przewidział. I ja myślę, że to, co jutro planujemy, jako to, że chcemy odbyć to w spokoju, nie poddamy się, jest zapowiedzią prostej rzeczy, tak? My naprawdę mamy szacunek do zmarłych. Nie chcemy go w ten sposób wyrazić. Panie Przewodniczący, jednocześnie też osoby, które jutro się wybierają na wspomnienie ofiar katastrofy smoleńskiej, apelują, żeby używać telefonów komórkowych, nagrywać to, co będzie się działo, żeby były ewentualnie dowody na prowokacje. My na pewno prosimy o to i mogę podtrzymać ten apel, żeby wszyscy uwieczniali to, co się będzie działo, czy nagrywaniem, czy zdjęciami. My ze swojej strony wiemy jedno. Dokładnie to samo robi druga strona od miesięcy. I przygotowując te materiały mamy do czynienia z manipulacjami, z wycinaniem fragmentów, ze składaniem materiału do tego stopnia, że wygląda, jak gdyby trwał dialog pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a tą grupą. To jest nieprawdą. Nigdy takiego dialogu nie było. Natomiast tam jest tak prezentowany ten materiał. Prosimy o to i też przede wszystkim prosimy o naprawdę godne i właściwe nastawienie do tego wydarzenia, o spokój i o to, żebyśmy mogli jutro, na koniec dnia, być może o tej porze, już być spokojni i wiedzieć o tym, że miesięcznica smoleńska się odbyła. Panie Przewodniczący, przypomnijmy może jeszcze właśnie poranne spotkanie i wieczorne. Te godziny się oczywiście nie zmieniają, ale tak woli dziennikarskiej rzetelności, czy powiedzmy tutaj pewnego porządku, przypomnijmy właśnie, bo a być może słuchają osoby, które pierwszy raz się udadzą na krakowskie przedmieście. Panie redaktorze, to tak dla wszystkich też informacja. Zawsze jest msza święta o godzinie 8, która się kończy około 8.41, tak jak wspomniałem, w kościele seminaryjnym, czyli tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Ja też przy okazji apel do służby porządkowej, który też umieściłem na Twitterze, że proszę o służbę porządkową najpóźniej na 7.30. I potem msza święta o godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana, gdzie gromadzą się wszyscy wierni na godzinę 19, służba porządkowa na godzinę 17.30. I te przejścia, tak? Rano to przejście bardzo krótkie z kościoła seminaryjnego pod Pałac Prezydencki, a wieczorem ten marsz razem z różańcem, z modlitwą, z zatrzymaniem się przy kościele świętej Anny, gdzie jest przechowywany krzyż poprzedni i dojście do Pałacu Prezydenckiego, gdzie jest modlitwa. I proszę wszystkich, jeżeli ktokolwiek może, bądźcie razem z nami i też prosimy o tę atmosferę spokoju, powagi i modlitwy, bo to jest najistotniejsze jutro. Chociaż chciałem jeszcze przypomnieć ten apel pana przewodniczącego do służb porządkowych, bo tak jak oczywiście pan mówił, nie było czasu wcześniej. Tak, wcześniej to wszystko eskaluje się. 7.30 służba porządkowa rano pod kościołem seminaryjnym, 17.30 pod archikatedrą świętego Jana Chrzciciela. No właśnie, czyli, a ci, którzy należą do służby porządkowej, wiedzą, o kogo chodzi. Panie przewodniczący, a jest pan optymistą, że w następnych miesiącach będzie już spokojniej, że nie będzie takiej obawy o to, czy to spotkanie przebiegnie w takiej atmosferze, w jakiej powinno przebiegać, spokojnej, godnej, uroczystej? Panie redaktorze, niestety, ale te osoby powiedziały, że nawet jeżeli będzie zmiana ustawy, będą protestowały w tym miejscu. Nie wiem, co mam powiedzieć dzisiaj, tak? Zobaczymy, jak się zachowają, kiedy wejdzie nowa ustawa o zgromadzeniach, która myślę, że też jak gdyby patrząc na kwestię miesięcznicy smoleńskiej, daje tą szansę, żeby każdy mógł mieć wolność do zgromadzenia,
ale w odległości 100 metrów, tak? I to jest ta nadzieja, która gdyby przyświeca. Protestować nam. Można będzie protestować przeciwko... można, oczywiście, że tak. I też jak gdyby, myślę, że pewna świadomość tego, że coś jest wydarzeniem cyklicznym tutaj, ale też wydarzeniem modlitewnym. Bo dla mnie szczególnie przykre jest to, że to jest coś, co w tradycji polskiej jest oczywiste. Ludzie się modlą w różnych miejscach. I modlitwie nie przeszkadza. I się w modlitwie człowiekowi drugiemu nie przeszkadza. Nie, to nieważne jest miejsce w tym momencie. Nie muszę się przyłączać, ale nie przeszkadza. Oczywiście, że tak. A z drugiej strony mamy świadomość, że gdzie gromadzili się wszyscy ludzie po 10 kwietnia, tak jak moja rodzina. Gdzie było to miejsce, w którym była jedność? Czyżby ktoś się znowu bał tej jedności, tej atmosfery, która była wtedy, że to powraca teraz? Mamy do czynienia absolutnie z tym, że ten lęk, który się wyraża, powoduje niepotrzebny zamęt. Proszę o to, żebyśmy się dali sprowokować jutro. I to jest apel, który możemy oczywiście powtarzać. Panie Przewodniczący, chciałem jeszcze kilka minut poświęcić innej sprawie, bo wiemy też, że angażuje się Pan w pomoc dla Polaków w Grodnie. Teraz mamy okres taki przedświąteczny, to jest tym bardziej, żeby przypomnieć właśnie o tych Polakach ze wschodu, bo to jest nie tylko Grodzieńszczyzna, prawda? To są dawne kraje, które należały do Związku Sowieckiego i tak... Zapominamy o tych Polakach, czy nie zapominamy jako społeczeństwo? Nie zapominamy. Mhm. Nie zapominamy. I chcę powiedzieć o takim niesamowitym wydarzeniu, jakim jest to, co się dzieje też dzięki naszemu doświadczeniu, ale też dzięki przede wszystkim otwartemu sercu ludzi. Bo to jest niebywałe. Ja też dzisiaj w tej chwili, tu wspomniałem panu redaktorowi przed, że miałem plan taki, żeby być w tym miejscu, gdzie się zbieramy dary dla akcji Paczka Związku Prezesa Rzeczpospolitej, którego to jak gdyby fundacja, z której kiedyś byłem prezesem, a w tej chwili już jestem wolontariuszem, organizuje z koordynatorem wyjazdu na Białoruś. Dlaczego na Białoruś? Bo kiedyś uznaliśmy, że tam, gdzie najtrudniej wyjechać, to musimy być my. Bo na Litwę się dojeżdżało łatwo, na Ukrainę się dało z paszportem, a stwierdziliśmy, że akurat tam jest trudno. A też po drugiej stronie jest istotne i tu serdeczne pozdrowienia dla ojców redemptorystów z całej Grodzieńszczyzny, szczególnie dla parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, dla ojca Dmitrija Łapkowa i dla całej ekipy. Przepraszam, że nie mogłem tak dawno przyjechać, ale jest tyle spraw. A z drugiej strony ta świadomość tego, że jedziemy tam po raz kolejny i to, co się tam przeżywa, a panie redaktorze, to są rzeczy niebywałe, tak? Bo zbieramy tutaj za pomocą wielu ludzi, harcerze zbierają, to jest akcja harcerska, tak jak wspomniałem, też dziękuję 145. drużynie z Wawra, ZHR-u, która to inicjuje i cały czas działa, i też wolontariuszom naszej fundacji, ale zbieramy to wszystko w różnych miejscach, różne środowiska zbierają już teraz w całej Polsce. Dary, w tej chwili moi koledzy pojechali po dary do Szczecina. One będą pakowane w niedzielę i wyjeżdżają tam i potem co się dzieje? To nie jest tak, że one są przekazywane do parafii koniec. Nie, my jedziemy za tymi darami i z paczką razem z życzeniami i z opłatkiem docieramy do domów ludzi. I czasami te spotkania, które są w tych domach, są czymś, co potrafi dać człowiekowi siłę na cały rok, żeby czekać na tą akcję, albo działać tak, jak starałem się do tej pory, teraz jest dużo trudniej, działać cały czas permanentnie. I tutaj ogromna wdzięczność dla Polaków na Kresach za utrzymanie polskości, bo od nich się można uczyć. Od nich się można uczyć języka polskiego, polskiej modlitwy, polskiego śpiewu, a Kościół na Kresach jest rzeczywistością, która pozwoliła przetrwać polskości. I tutaj wielki ukłon tę stronę ojców redemptorystów, bo to, czego doświadczam od nich od lat, to tylko wielki szacunek i podziękowania. No właśnie, bo czasami też spotyka się, rzadko te opinie, ale czasami się spotyka niestety jeszcze, że jakby takie lekceważenie wobec właśnie Polaków na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, to pewnie dla Pana, dla ludzi zaangażowanych w taką pomoc, to są dziwne takie reakcje, jakby, że po co się w ogóle nimi zajmować? Panie redaktorze, jak ktoś wątpi, to zapraszam tak. Po pierwsze na stronę www.kresywpotrzebie.pl, gdzie można zobaczyć, co my robimy, jakie rzeczy nam się udało i to jest dzięki współpracy z drugiej strony, bo to nie chodzi o kwestię pomocy, to trzeba współpracować. A jak nie, to jak gdyby, jeżeli jest za mało, to ja zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie pojechali. Pojechali do Grodna, do Miasta Królewskiego. Zobaczyli to miasto, zobaczyli stary zamek, nowe, zobaczyli kościoły polskie. Spotkali się z Polakami tam, i może zmieni się to zdanie, bo myślę, że nasz stosunek zależy od świadomości. Pewnie nie wiemy, jaka jest prawda. No tak, jak ktoś nie był, to nie wie, jak tam jest. Trudno jest ocenić. Naprawdę prosimy o wsparcie dla tych wszystkich działań i też pamięć o Polakach i o modlitwę za nich, bo łatwo się mówi, że ach, przyjeżdżają do nas i nie mówią dobrze po polsku. A co zrobiłeś dlatego, żeby nie mogli mówić po polsku? Co zrobiłeś w swoim życiu, tak? Jaki trud podjąłeś? Jest tyle spraw tam, które można naprawdę usprawnić, które można, szukając jak gdyby możliwości, słuchając ich, zrobić, że gdyby chcieć robić tylko to, to życia zabraknie. I ja powiem szczerze, że to jest moje marzenie, żeby kiedyś mi tego życia zabrakło dla Polaków na Kresach.
I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był pan Cezary Jurkiewicz, szef Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.